Wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór. Zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. 7 osób zostało rannych wskutek wybuchu w jednopiętrowym budynku w Brzegu przy ulicy Żeromskiego. Prawdopodobnie eksplodowało rozlane paliwo. Eksplozja nastąpiła, gdy komornik z policjantami odwiedził jednego z mieszkańców celem przeprowadzenia eksmisji. Nie można więc wykluczyć, że wybuch był celowym działaniem mężczyzny. Eksplozja miała miejsce rano, kwadrans po 9:00 w mieszkaniu na parterze. Okoliczności skłaniają do namysłu, czy na pewno był to przypadek. Do samego wybuchu doszło wówczas, kiedy jeszcze policjanci i osoby, komornik wraz z osobami przybranymi byli jeszcze przed drzwiami. Prawdopodobnie eksplodowało rozlane paliwo, nie zaś, jak wydawało się na początku, gaz. Z mieszkania tego oraz z budynku w sumie ewakuowało się przed przybyciem zastępów łącznie 7 osób. Osobom tym udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaliśmy te osoby do zespołu ratownictwa medycznego. Spośród poszkodowanych 2 osoby zostały przewiezione do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, 3 do Brzeskiego Centrum Medycznego, a 2 doszły na SOR o własnych siłach. Stan poszkodowanych jest stabilny. Te uszkodzenia są tak znaczne, że mogłyby wskazywać na ofiary. Na szczęście również to zdarzenie nie pociągnęło ze sobą żadnych ofiar. Gmina podjęła już działania mające na celu pomoc poszkodowanym. Staramy się zaopiekować tymi osobami, które były poszkodowane. Mam nadzieję, że również wdrożymy działania związane z pomocą w szkole, tak jak tu zostało powiedziane, ponieważ poszkodowanym jest również jedna dziewczynka. Ze względów bezpieczeństwa wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o zamknięciu klatki schodowej do czasu otrzymania ekspertyzy technicznej oraz dokonania na jej podstawie naprawy zniszczeń. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Po wczorajszym podpisaniu umowy na dofinansowanie obwodnicy Głogówka z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w mieście strzelają przysłowiowe korki od szampana. Obwodnica pozwoli odciążyć kluczowe rondo w mieście, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców. Maciej Dobrzański. Wiele wskazuje na to, że nową obwodnicą pojechać będzie można w drugim kwartale 2028 roku. Jej budowa rozwiązać ma problemy komunikacyjne na drodze wojewódzkiej nr 414, jak i w samym centrum miasta. Liczymy na to, że przynajmniej korki w naszym mieście się rozwiążą. Wzrośnie także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, bo szczególnie ten odcinek między Głogówkiem a Rzepczami nie posiada na chwilę obecną ciągu pieszo-rowerowego, więc tam jest szczególnie niebezpiecznie. Myślę, że dobrze. Trochę ruch się rozluźni w centrum, bo nieraz tam dużo tirów jeździ i tak dalej. Budowa 5-kilometrowego odcinka, który będzie przecinać drogę numer 40 relacji Głuchołazy-Kędzierzyn-Koźle, to koszt 57 milionów złotych. Podpisana wczoraj umowa przez przedstawicieli rządu i Urzędu Marszałkowskiego zapewnia dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości połowy tej kwoty, czyli 28,5 miliona złotych. Inwestorem jest tutaj właśnie Urząd Marszałkowski. Głogówecki magistrat już dziś zapowiada starania o budowę drugiego fragmentu obwodnicy drogi krajowej nr 40 w kierunku na Prudnik, co ostatecznie udrożniłoby ruch w mieście. Przypomnijmy, że wczoraj podpisano umowy dofinansowujące budowę 2 innych obwodnic, Nysy i Strzeleczek. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Wody to nie śmietnik. Pod takim hasłem obchodzono dziś w Turawie Światowy Dzień Wody. Podczas wspólnej akcji opolscy uczniowie wraz z partnerami wydarzenia sprzątali okolice jezior. Inicjatywa zorganizowana przez Wody Polskie miała także zwrócić uwagę na dbałość o środowisko. Natalia Janus-Hempel. Czy świadomość ekologiczna tak mieszkańców jak przyjezdnych jest w gminie Turawa wystarczająca na tyle, aby zwyczajnie nie śmiecić? To podczas akcji Wody to nie śmietnik sprawdzali uczniowie. Zanieczyszczone. Ja myślę, że ci, którzy to robią, powinni się nawrócić, żeby posprzątać tutaj po nich sobie i wyrzucić normalnie do śmieci. Od razu po sobie powinniśmy wynosić to do prawidłowych kubłów i wyrzucać. Jakich śmieci jest najwięcej? Najwięcej butelek szklanych po alkoholu i po papierosach, pudełkach i tak dalej. Na szczęście z okazji Światowego Dnia Wody akcja sprzątania świata to dla młodych ludzi woda na młyn. Również dorośli czuli się jak ryby w wodzie. Nawet policja wpadła tu na pewien trop. Taki dowód. Tym razem w sprawie o zaśmiecanie.
Takie inicjatywy jak ta to sposób na podnoszenie świadomości ekologicznej i troski, również o wodę. Dlatego organizator, czyli Wody Polskie, pracują między innymi nad retencjonowaniem wody. Dlatego, że ostatnie lata pokazują nam bardzo duży deficyt wody w regionie właśnie Opolszczyzny, ale nie tylko, bo w całej Polsce mamy bardzo małe opady. W związku z tym retencjonowanie wody i podniesienie tej wartości, tej procentowej wartości retencjonowanej wody w Polsce jest istotnym elementem gospodarki wodnej. Dzień wody można świętować na co dzień, najlepiej ją oszczędzając. Przy takich zwykłych czynnościach jak golenie panów, mycie zębów, branie prysznica zamiast gorącej kąpieli w wannie, to są takie naturalne rzeczy, które powinniśmy robić, jeżeli chodzi o oszczędzanie wody. Natomiast jeszcze jest ten aspekt drugi wód płynących, powierzchniowych, żeby jednak nie zanieczyszczać tych wód. A ten temat nie powinien spływać po nas jak po kaczce. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Radni Platformy Obywatelskiej zażądali dziś od Arkadiusza Wiśniewskiego jednoznacznej deklaracji o zwrocie mieszkańcom Opola pieniędzy nielegalnie pobranych w opłacie za deszczówkę. Chodzi o kilkanaście milionów złotych zainkasowanych na podstawie zarządzenia prezydenta, które sąd uznał za bezprawne. W lutym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wprowadzenie opłaty za deszczówkę zarządzeniem prezydenta miasta jest niezgodne z prawem. Opolanie wciąż jednak nie wiedzą, jakie konsekwencje rodzi decyzja sądu. Wielu mieszkańców, zupełnie zdezorientowanych w kwestiach opłat za deszczówkę, zwraca się do nas od pewnego czasu, abyśmy w tej kwestii, wiedząc, że głosowaliśmy przeciwko tym uchwałą cokolwiek zrobili. Miasto odwołało się od niekorzystnego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, lecz wiele wskazuje, że i tam przegra. Niestety wygląda to na kolejną taką niekompetencję, niefrasobliwość otoczenia pana prezydenta Wiśniewskiego. Z otoczenia prezydenta Wiśniewskiego dochodzą głosy, że miasto nie zamierza zwrócić Opolanom bezprawnie pobranych kilkunastu milionów złotych. Tak nie powinien postępować samorząd, który szczyci się tym, że szanuje prawo. Dlatego radni PO wysunęli dziś w imieniu mieszkańców jednoznaczne żądanie pod adresem prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Apelujemy do pana prezydenta, aby podjął jasną deklarację. Powiedział nam, radnym i mieszkańcom Opola, że w przypadku, gdy miasto Opole przegra batalię sądową o tą opłatę deszczową finalnie i wyrok się uprawomocni, to przekaże jasny komunikat do mieszkańców, w jaki sposób te nielegalnie pobierane pieniądze będą mieszkańcom zwracane. Opłata deszczowa wynosi w Opolu 36 groszy za metr sześcienny. Pobierana jest od 2021 roku. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Ugodził kolegę nożem w szyję. Wcześniej tatuował jego partnerkę. Szczegółów zajścia nie pamięta, bo jak tłumaczył, połączył alkohol z tabletkami i maścią przeciwbólową. Dziś rozpoczął się proces mieszkańca Ozimka. Grozi mu dożywocie. To był dzień intensywnego picia. Damian H. właśnie odsiedział wyrok za spalenie sklepu dyskontowego w Ozimku. Na rodzinny grill zabrał swój nóż. Wypił kilkanaście puszek piwa. Jednak brzuch rozbolał go po zjedzeniu kiełbasy. Mężczyzna postanowił poratować swoje zdrowie za pomocą garści tabletek i żelu przeciwbólowego, którym się wysmarował. Pamięta jeszcze, że poszedł szukać pomocy w kościele, po czym w jego wyjaśnieniach pojawiły się luki. Następną rzeczą, którą pamiętam, ja będący skuty leżałem na łóżku z rękami z tyłu. Policjant mnie lekko, jak to się mówi, zresocjalizował. Zadał pytanie, gdzie jest nóż. Odpowiedziałem, że w spodenkach. A według prokuratury w tym czasie działo się wiele. Zadał pokrzywdzonemu cios swoim nożem sprężynowym w lewą część szyi, powodując ranę kłutą o długości około 4 cm, penetrującą w głąb szyi, na skutek czego spowodował Iwana obrażenia ciała w postaci rany szyi w okolicy podżuchwowej. Tłem kłótni, a potem dźgnięcia nożem miał być tatuaż, który Damian H. wykonał dawno temu partnerce Iwana W. Sprawca kilkukrotnie przeprosił swoją ofiarę. Chciałbym jeszcze raz przeprosić pokrzywdzonego. Ale i tak grozi mu dożywocie. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.
Trwa pracowite łatanie dziur w siatce komunikacyjnej województwa opolskiego. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim umowy na transport zbiorowy podpisali włodarze Grodkowa i Murowa. W naborze zawarto już 29 umów uruchamiających łącznie ponad 260 linii autobusowych. Już właściwie można powiedzieć, jest uruchomione 271 linii autobusowych. Tak porównywalnie obrazowo mogę powiedzieć, że nie ma w Opolu takiego dworca autobusowego, który obsłużyłby jednorazowo 271 linii. To pokazuje obraz wsparcia rządu dla obywateli w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Jest to dla nas ważne, ponieważ chodzi tutaj o młodzież dojeżdżającą do Grodkowa, do szkół, a także częściowo tych mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy, no i przede wszystkim osoby starsze. To jest jakby najważniejsze, żeby utrzymać te przewozy na dotychczasowym poziomie. Rozmawiamy z operatorem właśnie tego transportu publicznego o tym, jak układać plan rozkładu jazdy, żeby miało to naprawdę sens i żeby mieszkańcy nasi byli zadowoleni. Jeśli to wszystko dobrze się ułoży, no to będziemy od września mieć dużą ilość połączeń do Opola. Opolski Klub Inteligencji Katolickiej przeciwny atakom na Jana Pawła II. Instytucja wystosowała uchwałę w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Szokują nas próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro, brzmi fragment uchwały. Jan Paweł II jako święty papież nie potrzebuje obrony. On jest naszym obrońcą. Także tutaj zależało nam na podkreśleniu tego, że ten reportaż, on nie miał na celu dochodzenia prawdy, wyjaśnianie czegokolwiek. On miał na celu jedynie uderzenie w osobę Jana Pawła II, Karola Wojtyły, Kościół. Oczerniając, czy wręcz odrzucając Jana Pawła II, największego z Polaków, który jest właściwie obywatelem całego świata, robimy krzywdę nie jemu, ale sobie, bo poumniejszamy sprawę naszej historii, tej najnowszej, tej, gdzie był pięknymi kartami zapisanej. Uchwała nasza skierowana jest do wszystkich Polaków, zarówno katolików, innych wyznań, jak wierzących czy niewierzących. Na budowie stadionu w Opolu odbyła się dziś konferencja prasowa na temat tzw. komercjalizacji jego pomieszczeń. Dziennikarzom przedstawiono też aktualny stan prac. Budowa stadionu rozpoczęła się w ubiegłym roku i szybko nabrała realnych kształtów. W najbliższym czasie pojawi się konstrukcja stalowa dachu, a w kolejnym etapie elewacja. Wszystko idzie zgodnie z planem. Cały czas jesteśmy w harmonogramie, idziemy zgodnie z harmonogramem. Tak jak widać, ten etap prefabrykacji pokazał, że można stadion zbudować i zmontować szybko. A skoro tak, należy już myśleć o komercjalizacji stadionu. Mowa o pomieszczeniach, w których możliwa jest działalność gospodarcza na co dzień, niezależnie od trwających meczy czy też innych wydarzeń na stadionie. To są trzy pomieszczenia wielkości około 30, 50 i 100 metrów, które będziemy mogli wynajmować komercyjnie. To może być na przykład jakiś specjalistyczny sklep sportowy, to mogą być gabinety masażu, gabinety lekarskie. Tak naprawdę będziemy czekali na odpowiedź rynku. Drugim etapem komercjalizacji będzie prywatyzacja skyboxów, a w przyszłym roku będą prowadzone rozmowy o sponsorze tytularnym stadionu. Koszt całej inwestycji to 208 milionów złotych. Pieniądze na budowę stadionu pochodzą z miasta Opole. Zakład komunalny realizuje tą inwestycję, a pieniądze są przekazywane z miasta. Przypomnijmy, że w lutym odbyła się konferencja, z której jasno wynika, że to opolska firma Wodociągi i Kanalizacja walnie przyczyniła się do powstania obiektu. Z pieniędzy z opolskich wodociągów, czyli 100 milionów złotych, które udało się wygospodarować przy takiej umowie inwestycyjnej między WIK-iem opolskim a PFR-em. Bez tych pieniędzy prezydent Wiśniewski nie mógłby rozpocząć inwestycji, której zakończenie przewidziano na koniec przyszłego roku. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Ponad 4,5 miliona złotych na podwyżki dla pracowników wojewódzkich instytucji kultury. Urząd Marszałkowski zarządza 6 instytucjami, w których jest ponad 5 tysięcy etatów. Podwyżka wyniesie 800 zł na pracownika. Te podwyżki obowiązują od stycznia, czyli pracownicy instytucji kultury otrzymają wyrównanie
tej kwoty przy najbliższym wynagrodzeniu. Natomiast co jest istotne, ta kwota jest do dyspozycji dyrektorów instytucji. W związku z tym, że niektórzy pracownicy dopiero co otrzymali podwyżki 500 zł związane z płacą minimalną, no to dyrektor swojej instytucji będzie decydował o tym, czy pracownik dostanie podwyżkę w wysokości 500 zł, 800 czy może 1500. Jak rosło średnie wynagrodzenie w tych instytucjach również na przestrzeni tych lat? Od kwoty niecałych 3500 zł w 2017 roku po kwotę 5393 zł, czyli mamy wzrost powyżej 2000 zł na etat na przestrzeni ostatnich lat. Sytuacja jest dobra. Nawet powiedziałabym bardzo dobra, bo patrząc ileś tam lat do tyłu, oczywiście tylko się temu przyglądałam procesowi, ale to rzeczywiście mieliśmy jako samorząd województwa ogromne problemy. Kultura rośnie w siłę, co mnie bardzo cieszy. Też jesteśmy tutaj przed przyszłą perspektywą unijną i też zaznaczam, że to będą pieniądze, które trzeba będzie dać na wkład własny, aby tych środków unijnych skorzystać. 15 nauczycieli z Hiszpanii, Włoch i Estonii gości w Opolu w ramach programu Erasmus Teach. PSP numer 7 to jedyna podstawówka w mieście, która bierze udział w projekcie służącemu wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Takie lekcje nie zdarzają się często, tym bardziej cieszą uczniów. Pierwszoklasiści podróżowali dziś po Europie, ucząc się podstawowych zwrotów i poznając symbole państw. Bardzo mi się podobało, nauczyłem się wielu krajów i wiele słów. I czego się nauczyłeś, jeśli o Hiszpanię chodzi? No, że na przykład dzień dobry to jest buenos dias. Nie zabrakło też spontanicznych zachowań. Nauczyciele z Hiszpanii poderwali dzieci do tańca. To najlepszy sposób na naukę języka, choć dzieci mówią wprost. Czasem nie rozumiem, co mówią, to po prostu nie odpowiadam. Nauczyciele mają jednak inne spojrzenie, szczególnie jeśli chodzi o język angielski, którym posługują się wszyscy pedagodzy z zagranicy. Uczniowie się otwierają, ponieważ widzą, że ten język naprawdę przydaje się w życiu. Mają okazję porozmawiać, nawet te osoby na niższych poziomach otwierają się i po prostu mówią. Podejście do systemu kształcenia w każdym kraju jest trochę inne. Podczas takich spotkań nie tylko obserwacja, ale też uczestnictwo w zajęciach daje pełny obraz pracy z uczniami. Wymieniamy się tym doświadczeniem, jak my pracujemy, na przykład też z uchodźcami, jak pracujemy z dziećmi, które wymagają specjalnych potrzeb edukacyjnych. Polska moim zdaniem ma jeden z najlepszych systemów kształcenia w Europie i dlatego tu jesteśmy, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniami. We Włoszech mamy 5-letnią podstawówkę, później gimnazjum, w którym uczniowie mają dodatkowe przedmioty, jak angielski, francuski, historię Włoch, geografię i ja właśnie uczę angielskiego. Kolejne takie spotkanie w ramach Erasmus Plus Teach odbędzie się w maju na Sycylii. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Jutro na nasz pierwszy serwis informacyjny zapraszam o godzinie 10:30. Spokojnej nocy i do zobaczenia.